Siemano, słuchajcie, postanowiłem wykonać pomiar kamerą termowizyjną. Zobaczymy, jak to się wszystko tutaj grzeje, pracuje. Jak widać, falowniki są cieplejsze z racji tego, że już dzisiaj trochę pracują. Można nawet powiedzieć, że dosyć intensywnie. A więc tak, zaczynając od sterownika, zrobiłem Wam mały tutaj podgląd na dole. Jak widzicie, sterownik osiąga temperaturę około 38 na komparatorach. Jak widzicie, najwyższa temperatura 39 to są komparatory. Ona tutaj jest pokazywana w prawym dolnym rogu, praktycznie na obrazie. Kamera łapie najniższy, najwyższy i średni punkt temperaturowy, czyli najniższa jest około 19 stopni Celsjusza, to jest sama ściana. Najwyższy jest 38 na komparatorach, tak to wygląda. Więc jest też kamera termowizyjna, nie termowizyjna, tylko taka do monitoringu. Zobaczcie, kamera 26 stopni, na środku mamy krzyżyk, który pokazuje temperaturę, którą w tej chwili mierzy, 26, najwyższa się pokazuje dalej na komparatorach. Lecąc dalej, mamy pierwszy rozłącznik, tak jak widzicie, temperatura dosyć niska, 24-25 stopni na przewodach. Na dole będzie trochę cieplejsza z racji tego, że grzeje się, tutaj znaczy właściwie chłodzi wentylator, sam falownik, który pracował przed chwilą, zasilał pralkę, więc 28 stopni najcieplejszy punkt. No i to nie jest tyle, że kabel się grzeje, po prostu stąd leci ciepło z wentylatora. Tutaj macie kratkę wentylacyjną i stąd po prostu leci sobie ciepło z wentylatora. Zobaczcie, przewody zasilające i przewody tutaj są bateryjne. Wszystko w miarę normalnych temperaturach. 28 pokazuje, no ale tak mówię, tutaj jest przewód, który idzie też do tego rozłącznika, który tutaj osiąga temperaturę 25 stopni Celsjusza, więc on nie grzeje nie wiadomo jak, to jest po prostu z wentylatora. Lecąc dalej, mamy następny rozłącznik do falownika 5-6 kW i tutaj będzie ta sama sytuacja, przewody 27 stopni. Falownik, jak widzicie, 1200-1500 W w tej chwili wyciąga ze słońca przy godzinie 10:49. Sam rozłącznik się nie grzeje. Na dole oczywiście jest cieplejszy punkt, 30 stopni, z racji tego, że wentylator tutaj chłodzi tak samo. Widzicie, cały spód tego falownika jest czerwony, właściwie nawet już można powiedzieć żółty, podobnie jak tego. No i stąd po prostu jest chłodzenie. One zaciągają powietrze z góry i wypuszczają je dołem. Następnie lecimy sobie tutaj. Także te przewody tak samo tutaj są w miarę normalnych temperaturach. I mamy skrzynkę PV. Skrzynka PV. Najcieplejszym punktem jest sterownik, właściwie monitor baterii Juntek. Wyjąłem te liczniki, jak widzicie, na tym małym podglądzie, bo one tam się niestety psuły, nie działały tak poprawnie, jak powinny być, jak powinny działać, więc będą wymienione. Same przewody osiągają temperaturę 20-21 stopni, także wszystko w normie. No i mamy skrzynkę zasilania AC. Skrzynka AC w tej chwili. Najcieplejszym licznikiem jest licznik poboru na pralkę i suszarkę, czyli ten ostatni po prawej stronie. On przed chwilą pracował. Pewnie za chwilę znowu jakaś prala się włączy, bo prania dzisiaj dużo jest przygotowane. No i kamera u góry też do monitoringu tych urządzeń, 33 stopnie. Sam licznik 29, jak widzicie, najcieplejszy 30 stopni, także wszystko pracuje dobrze. Tu jeszcze możemy rozłącznik baterii, ale zobaczcie, w tej chwili tutaj na małym podglądzie 21 A jest ładowany, 20 A ładujemy magazyn energii, 20-22 to się oczywiście waha w zależności od słońca i wiatru. Sam rozłącznik tutaj, tu jest oczywiście gniazdko, które się grzeje znacznie bardziej niż sam rozłącznik. Tak? Sam rozłącznik ma tutaj dwa przewody, które mają temperatury 20 stopni i u góry tutaj możecie zobaczyć też 22 stopnie. Także mimo, że ładujemy około 20 amperami, przewody są dosyć grube, nawet nie odczuwają tego. Nawet jak tutaj pralka chodzi i obciążenie jakieś większe jest, idzie z tego magazynu 40 amper chwilami, to i tak nic się nie dzieje. Ogólnie dzisiaj nie ma takiej szans, żeby 40 A poszło, bo i turbina produkuje dosyć intensywnie i słońce bardzo ładnie świeci, albo przynajmniej zacznie. więc tak to będzie wyglądało. Tak się przedstawia widok z kamery termowizyjnej na wszystkie urządzenia. Falowniki oczywiście w standardowych punktach się grzeją. Sterownik wygląda w ten sposób. Do turbiny wiatrowej tutaj mamy przetwornicę step up w tym pudełku. Pod tym wyświetlaczem, wyświetlacz też tam delikatnie 26 stopni, przetwornica 33 stopnie na najcieplejszym punkcie ma. No i tutaj zobaczcie, to jest oczywiście uchylone, żeby nie było, że no, to nawet 50 stopni dochodzi. Zobaczcie, możemy to nawet odkręcić. Sprawdzimy, ile ta sama przetwornica osiąga, jaką temperaturę. Dobra. Cała przetwornica w najcieplejszym punkcie 56 stopni. Zobaczcie, no, tutaj nawet hamulec się już zaczął włączać. Energii dosyć sporo idzie. Także chwilami tutaj dosyć mocno wieje. Falowniki, tak jak mówię, grzeją tylko od spodu. Sama wentylacja, same przewody nie są wrażliwe na te obciążenia. To wszystko, pozdrawiam serdecznie.